Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i oto kolejne spotkanie przy Neonabyss. I bez zbędnego peplania, gadania, mordzenia, jak zwał tak zwał, wskakujemy dalej na trudnym i miejmy nadzieję, że dzisiaj spotkamy kolejnego bossa. A jeśli nie dzisiaj, to w kolejnym odcinku, który mam nadzieję będzie, no, drugą częścią tego, co dzisiaj się zacznie. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu idziemy, skupiamy się na tym, że nie umrzeć. I w sumie to chyba tyle z rzeczy, które musimy zrobić. Oczywiście gramy, żeby nie było tą postacią z trzema serduszkami, bo jednak, chociaż to takie, powiedzmy, imitacja wyzwania. No fajnie, żeby po prostu istniała. Dobra, mam coś tutaj. Na pewno ponad dwie skrzynki, więc granat. Dobra. I czyżby się udało? Chyba. Chyba o dziwo właśnie tak. No tylko, Jezu, nie wierzę w swoim lamę, że tak nazwę. Okej, okay, krzynka z jajkiem. Standardowo. I co my tu jeszcze mamy? Serio, jedna monetka. Ale i gra nie postarałaś się. Dobra, spokojnie. Przeżyję, przeżyję, dam radę. Jestem zwycięzcą. Będzie dobrze. Okej, okay, o dziwo, dałem radę. No, dobra. Domownicy już oczywiście zaliczyli swoje dzisiejsze odwiedziny. Tak więc, chyba powinno być już... Dobra, nie chyba, tylko jestem prawie pewien, że będzie już spokój. I w sumie nie wiem, co jeszcze więcej wam mogę powiedzieć, poza tym, że... Nie liczcie na to, że będzie więcej odcinków czy coś. Jak z Neonabyss, jak już mówiłem, jest to gierka, do której będę wracał, kiedy mam po prostu ochotę. I najczęściej to i tak będą takie posiedzenie na zasadzie wrzucam jak było, nie wycinam, nie skracam. No chyba, że domownicy przychodzą i w tym momencie nic dosłownie nie robię, to wtedy można liczyć na delikatne przycięcie. No ale dobra, co my tu mamy? Nie, nie jest tego warte. I tak, teraz znowu trzeba powrócić standardowo. Powiem wam szczerze, ostatnio sobie zrobiłem takie podejście tylko dla mnie, że tak to nazwę. Dosłownie, bez YouTube'ów, bez niczego i... Oczywiście było to na hardzie, chciałem pozbierać dużo tych wszystkich, jak to się nazywa, no. W sumie nawet nie wiem, jak się to nazywa, no, ogólnie tych punktów pobosowych. I pochwalę się wam, że nawet pierwszego bossa nie udało mi się przejść 3 razy z rzędu. Więc... Upraszając mój wywód, prawdopodobnie po prostu chodzi mi o to, tam w sumie nieprawdopodobnie, tylko chodzi mi o to, że jakimś cudem na YouTubie tam podczas nagrań, jak zwał, tak zwoło, jakiegoś większego farta w tej grze? Chociaż nie wiem, czy fartem da się to nazwać, czy raczej jakimś o niebo lepszym refleksem, jakimś nierealnie dobrym wyczuciem czy cokolwiek, ale dobra. Kolejne rzeczy. I zaraz mam nadzieję, że znajdziemy coś, co pozwoli mi zostać, jak to się nazywało, no, no fioletowym gościem, że tak to nazwę. Nie jako, że jest takim pewnym fioletowym gościem, który występował w takiej pewnej bardzo lubianej i znanej serii horrorów, która mimo tego, że już została zakończona, to dalej jest kontynuowana. No. Wiecie, chodzi o ścieżkę mądrości, fioletowy pasek i takie tam sprawy. Okej, dobra. To się udało. I... krzynka. Fioletowa oczywiście. Miejmy nadzieję, czy w sumie bardziej żywawa, no ale gra to nazywa fioletem, czyli mądrością, co ja bym nazwał tak, jak to nazywałem, a nie po swojemu. Co to? Aha, bomby usuwają pociski. Aj, średniak, bym powiedział. Liczyłem na pewno coś lepszego, jak na standard tej gierki, ale nie wiem, może to też jest kwestia właśnie... Nie wiem, korzystania z harda, czy coś? Dobra, mniejsze z tym. Nawet jeśli tak jest, to... A, jakoś sobie poradzę bez tego. Są jakieś fajne bronie. To chyba będzie miotacz ognia, a to nie wiem. Prawdopodobnie już to widziałem kiedyś, ale nie pamiętam jak zwykle. Zobaczę po bosie oczywiście, co z tego wyjdzie, bo niestety już więcej... No nic po prostu nie osiągnę bez bomb. A mamy 43, czyli prawdopodobnie nawet jeśli bym chciał, to okaże się nul, nic
Zero. Albo może nawet, że tak pójdę trochę klasykiem, mniej niż zero. Ale dobra, może nie będę tak gadał takich głupot, sucharów czy coś. Skupmy się na rozgrywce, a nie na mojej planinie. I w sumie tak naprawdę, jeśli bym zdobył tą bombę, to ona by odblokowała mnóstwo różnych części. Aha, już dostałem obrażenia, żeby obniżyć sobie pasek, ale serio? Już na dzień dobry, on, jak zwykle. Nie wiem, co się stało z tą grą, ale jakby bossy jej się pokończyły. Coś za każdym razem ostatnio na niego trafiam. Dosłownie, podczas tych moich rozgrywek, to były dwie czy trzy, nie powiem dokładnie ile, nie pamiętam. Za każdym razem na pierwszej planszy był właśnie on. Aha, oczywiście dostałem, bo jestem rozproszony trochę, nie wiem czym. Ale spokojnie, wygramy to. Nie będzie aż takiej okropnej ramy. A przynajmniej na dzień dobry. No, mówiłem i super logo. I trochę lepiej skaczę. Lepiej strzelam. I w sumie co? Tyle. A jeszcze lepiej chodzę. Bo o tym nie wspominałem. Dobra. Mamy 43. Okej. Wygląda na to, że jak zwykle gra mnie nie lubi. W pewnym stopniu podkreślam, bo jednak bądź co bądź. Jest i tak hojna i pomocna dosyć bardzo z tym wszystkim. A, dobra, to może nie będę już więcej lepiej gadał jakiś tak głupot. Po prostu niestety nie udało się uzbierać, więc idziemy. Bez wydawania. I oczywiście mam nadzieję, że uda się znaleźć jakieś wielkie, nowościowe skarby czy coś. A teraz dawaj to. Dawaj to sklep. Okej, znowu jest jakieś coś. Są te tarczki, chciałem powiedzieć skrzynki, nie wiem czemu. Ale dobra. Oczywiście broń wezmę czym prędzej, tylko bym miał kasę. Chciałbym testować też te nowości, bardziej nawet niż jakoś podchodzić. O, wiem, że to jest OP, czy dobra, mam lepsze. Jak czegoś nie znam, albo nawet wygląda na gorsze, to no, myślę, że możesz liczyć na to, że wcześniej czy później to wezmę nawet dla testu. Czy dla jaj, zabawy, jak złotych zwał. Po prostu, ja nie należę do tych, którzy jak grają, to grają tak porządnie dla spiny, że ja się będę starać się stosować najbardziej OP strategię, przedmioty i w ogóle wszystko OP, bo tak, czy coś. Ja owszem, mam takie momenty swojej słabości, tak to nazwę, gdzie najprościej w świecie chcę grać optymalnie OP, potężnie, czy coś, jak zwał, tak zwał, jak już zwykle to mówić. No głównie tak gram dla zabawy, dla siebie i w ogóle, więc jeśli stwierdzę, że nie, i na przykładu, no nie mam jakoś chęci, czy nie chcę mi się spinać, chcę sobie protestować, pobawić się jakoś lepiej, to no to musimy się liczyć się z tym, że prawdopodobnie tak będzie. Okej. Okay. Tylko w tym przypadku prawdopodobnie, co by to nie było, to i tak będzie dobrym wyborem, patrząc na to, że w sumie mam dalej podstawową broń. Takie delikatne zlamienie i lecimy. Są w sumie delikatne. Nie, no nie nazwam tego zlamieniem, to jest delikatne po prostu. Moje nieudacznictwo, refleks szachisty, czy jakkolwiek to nie nazwać, po prostu nieudacznictwo. Ja. To naprawdę. Najlepiej sobie nie radzę z grami, które wymagają refleksu i w ogóle, ale no co bądź Neonabys pod tym względem i tak jest dosyć łatwe. O! Okejka. Szybkość pocisków lepsza, broń jeszcze bardziej ulepszona, rzecz jasna. I skoro już jest taka dobra sytuacja, nawet nie będę czekał czy coś, lecimy do tego shopa i bierzemy brońkę o nazwie Hałas. Okej, aktyw daje jajko. A, za pieniądze? Ciekawe. Cię panie, coś czuję, że to była dobra inwestycja. Kolejna z tych, które mogą wyjść OP ostatecznie. Gorzej tylko... To one są naprowadzane. Nie wiem, że miałem coś podobnego, ale to na pewno nie było to. Wow, a może to było to, tylko że nie pamiętam? Myślę, dobra, nieważne co to by było, nie było. Teraz to już chyba jestem w stanie przejść tego harda, tak po prostu. Dobrze mi to podejście, wiecie. Nie mówię, że to się musi udać, ale no ja wierzę w to, że jest spora szansa na powodzenie właśnie. No, bieraj monety, nadejść tam nie możesz wleść, obie. Dobra.
lecimy. I szybciej. Szybciej robimy rozwałkę. Nie mój dosadnik. I z dwa kryształy. Dobra, dwa jajka. Opłacało się. I jeszcze otworzyliśmy w końcu fioletowy pokój. I bomba. Nie, ta gra jest aż zbyt dzisiaj łaskawa dla mnie. Już narzekałem na nim przez chwilę, więc możliwe, że to chcę pokazać, że jednak nie jest tak źle, jak mówię. Okej. Powiem szczerze, chyba miałem oba przedmioty. Ale, dobra, tu był chyba dodatkowy skok. A tutaj nie jestem pewien, więc pozwólcie, że trochę pomyślę. Jak sobie przypomnę, co było to drugie, to wybiorę. Dobra, wiecie co, nie mogę sobie za Hidden Ludem przypomnieć, co to coś robiło, ale tutaj wiem, że jest podwójny skok, więc na pewno będzie dobra inwestycja, jeśli chcę zwiedzać coś. I pewnie zaraz zdobędę jakieś latanie, jak nazwę, żeby gra pokazała mi, źle zrobiłeś, trzeba było brać coś drugiego. Chociaż, jak już mówię, tego drugiego nawet nie kojarzę. W sensie, wiem, że to miałem, ale nie pamiętam, co robiło. Nie jestem pewien, że to było podczas jednej z tych gierek tych prywatnych czy coś, ale dobra. Póki co, tym może nie ma co się przejmować, tylko niszczymy, lecimy. I miejmy nadzieję, że pokonamy tego finalnego bossa tym razem całkowicie bezproblemowo, czy co tam chciałem. Dobra, mniejsza z tym, potrzebuję ile? Dwa kryształy. Czyli jeszcze jednym będziemy mogli kolejny fioletowy pasek chyba zaczynać. Nie, potrzebnie zmarnowałem. Super. Byliśmy już w przedmiotosklepie, tak, przedmiotopokoju. Chyba nie, więc jeszcze pozwólcie, że nie będę... Co to ma być? Okej. Ósmy kolor, okej. Ciekawe. Jednak mi się kojarzy trochę z... powiedzmy kolorem, nie pamiętam, czy to nazwał, ale... z książek Pratchetta. Ogólnie był wspomniany pierwszy raz właśnie w kolorze magii, czyli pierwszej książce z serii Świat Dysku. Nie wiem, co mam powiedzieć, że to wydaje się być zabawne, ale... Oj. Nie wiem, nie, powiem szczerze, nie wiem. Bo tabry naprawdę... strzela szybko. Ale... no wadą może być to, że trochę tak... no, moim zdaniem tak nieprzewidywalnie, a to jednak wydaje mi się być bardzo OP czy coś. Wiem, że teraz tak trochę przeczę sam swoim przekonaniom, że tak nazwę z tym, co tam mówiłem wcześniej, ale... no, mówiłem, to zależy już od momentu. Akurat ta broń mi się tak spodobała, że... nawet nie bym chciał grać dla jaj, dla zabawy, czy cokolwiek, to raczej... nie będę po prostu z niej rezygnował, przynajmniej tym razem. A, przy okazji za... aha, i teraz będzie żądało kryształów? A to wyzwyczaj kryształ i monety. Jakbym wcześniej wiedział, to może... to wiecie, co... ja trochę się zaciąłem, ale gdybym wcześniej wiedział, to może tego nie użył. Zresztą było oczywiste, że zużywa kryształ. Ale dobra, tak czy jak, jajka się przydadzą. Roly Poly Toy, czy chyba to zwane bańka, wstańka, czy jakoś tak? A, jest jakieś brzydkie. A, dostaję granaty, jeśli nic się nie wykryje z jajka. Okej, dla mnie może być. Teraz w takim wypadku jedyne co zostało, znaleźć jakieś jedno dobre miejsce, gdzie można rzucić granata. A miejmy nadzieję, że otworzy to oba miejsca. Idealnie, mam i klucza i kryształa teraz. Co tak, prawdę powiedziawszy, jest dla mnie ideałem. Prawda, nie mam kryształów na skrzynkę, ale kto wie, może boss mi akurat jednego da. Znowu... nie, no wiecie co. Coś mówi, że... albo zepsułem grę, że ciągle dostaję tych samych bossów, albo ta gra jest o tyle... kiepsko rozwinięta, że tych bossów więcej nie ma. Gdzie jestem przekonany, że są jeszcze jacyś, których nie odkryłem. To nie może być tak. No dobra, Enter the Gungeon też ma tylko... nie wiem, trzech na piętro? To też tak, powiedzmy, w górnym polocie czy coś. Jestem w stanie powiedzieć, że niektóre mają na pewno dwa albo mniej. Co to jest? Aha, więcej pocisków na strzał i... aj, co?
naprawdę, chyba znowu udało nam się osiągnąć niezły sukces. Zobaczę tylko, jak ktoś to działa z tym czymś. Zobaczmy. A, spodziewa się lepszych rezultatów. Jak tam strzela kilkoma, to nie powiela całą kształtu pocisku, właśnie tylko dodaje jeden taki mini element. Nie ograniczyłem na więcej, idziemy, po prostu idziemy. Ale zdecydowanie gdzieś kiedyś ósmego kolora muszę zobaczyć i sprawdzić. Mhm. Mamy. Oj, sklep za trzy kryształy, który prawie stał się czerwony przez to zielono kółko potwora czy coś. Wow. Wątpię, że teraz było dużo tu przeciwników, którzy bez moich nieuważnych wstąpień czy coś byli w stanie mnie pokonać. Okej, jakiś specjal? Nie? Co? Podniosłem coś, co nic nie dało. Dobra, mniejsza z tym. Czyżby przedmiot? Czy ja dostałem przedmiota za po prostu pokój? Ale jestem bliski śmierci, więc może trochę pocieszenie. I co my tu mamy? Aha, czyli obrażenia wręcz mogą być zablokowane przeze mnie. Kryształ czy sklepik? Nie, no sklepik. Zdecydowanie sklepik najpierw. Sala walk, która jest za bombę. I przedmioty pokój, oczywiście przedmioty pokój. Przecież jakaś skrzyneczka, którą nie wiem, czy znam, czy nie. A zawsze jak używam klucza, jest szansa, że dostanę jakąś bańkę osłonną. Średnia bym powiedział, szczerze. Okej. Okay. Wróciłem czymś i to nie otworzył. Dobra, wiecie co, powiem szczerze, nie rozumiem. Ale widziałem, że to był jakiś inny rodzaj, więc to może być też kwestia tego. Dobra, fioletowy pasek się pojawił, chociaż nie wiem po co. Okej, pół serduszka. I co jeszcze mam? 0 na 2? Chyba nie rozumiem naprawdę, o co chodzi. Oj. Ale co by to było, nie było co... Oj. Nie powinno być jakimś wielkim problemem, czy coś... Puste jajko. Więc 1 na 3. Dobra, chyba nie rozumiem, jak to działa. Ale właśnie przynajmniej fajnie, że jakieś takie jak dostajemy bomby. One pozwalają otwierać tyle miejsc, że no. Okej, tu jakieś kroce. Nie wiem, czemu 1 na 3, ale znowu była jakaś elektryczna, a teraz nagle są już normalne. A nie mam kluczy. Brawo, ja za po prostu poziom inteligencji powalający. W sumie to bym powiedział, że to był IQ minus 1000 czy coś. Jak są to tak zwane IQ 1000 czy 200 IQ plays. Tak to było minus 1000. Naprawdę. Ale taka już dola bycia mną. Często jakieś głupoty, które do tej pory nie wiem czemu robię. Ale dobra. Ja nie będę o tym opowiadał czy coś, tylko mumia. Okej. Ojej, tylko nie ci znikacze. Niech trzeba ciągle być w ruchu. Ale zawsze się co myślę, ci podstawowi, nie ci lepsi, więc no. O, monetka. Mogę pół serduszka kupić, co zdecydowanie może mnie osadzić przed śmiercią. Okej. Na spokojnie. Moja broń sama się tym wszystkim zajmie. Nie powinno być większych problemów. Oczywiście muszę poniszczyć wszystko, co jest. Wanusz, widelec, znajdę cokolwiek przydatnego. Dobra. Okej, okay, to jest spokojna sala. Sala walk? Co to jest? Tu mam dwie sale walk tym razem? Dobra, zresztą mniejsza o to. To chyba w takim razie jest coś innego niż sala. Nie no, to jest sala walk. Dobra, to idziemy na obie. Co prawda jestem bliski śmierci. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował. Oczywiście musiałem pół serduszka, co w sumie tarczki, połówkę stracić już od razu. Chociaż właśnie mimo tego wydaje mi się, że powinien dać radę. Aha, pies się uruchomił w najgorszym możliwym momencie, powiem wam szczerze. Dobra, pół tarczki uzyskane. Sprawdza. Straciłem w sumie pół serca i pół tarczki, więc nie jest dobrze.
lepsza broń. Nie wiem, czy to oznacza więcej tego, czy co. Nie wiem, czy coś jeszcze tam było wspomniane, czy nie, ale... Do sklepa. Zdecydowanie do sklepa. Do pół serduszka. Bo coś czuję, że bez niego to ja sobie nie poradzę. Teraz jeśli jeszcze bym zdobył dwa te kryształy, bym mógł otworzyć kolejny pokój walka. No znając grę, to raczej mi tych kryształów już nie da. Więc idźmy na boss. On chyba był w miarę łatwy, jeśli nie będę jakichś idiotycznie głupich, nieostrożnych zagrań robił, to... No patrzcie, jak to łatwo pójdzie. To jest bardziej zasługa nawet broni niż moja. Wiecie, ta broń jest taka potężna. Oj. Dobra, spokojnie. Okej, damy radę. Okej. W sumie taki trochę bullet hell z tego wychodzi. Nawet taki wielki bullet hell, który... Powiem szczerze, jakbym takie zamyślenie, że już nie wiem, co jest moje, co jest wrogie. Chociaż zauważam, że te moje są takich bardziej standardowych, pociskowych kolorach, a te wrogie są takie wielokolorowe. Zapuszkowane żarcie dla kota. Okej, okay. Serce plus jakieś tam inne kocie elementy. Nie będę was okłamywał czy coś. To po prostu mnie uratowało. Prosto z mostu, gdyby nie to, pewnie bym teraz był martwy. Okej. A jeszcze jakiś pokój, dobra. Oczywiście, że tutaj zajrzę, jakkolwiek ryzykowne by to nie było. Po prostu nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Mogłbym sobie to zostawić na później, ale okej. I możliwe, że coś z tych kamieni będzie. I tak nic nie stracę, biorąc bombę za bombę. Dobra, powinienem już pewnie iść dalej, nie ryzykować, nie grać z losem. Ale czemu nie wejdę w drugą salę walk, zobaczymy. Czy szczęście mnie opuści, czy jednak może nie. Okej, ci wrogowie nie byli niczym szczególnie trudnym. Chyba tam mogli trochę namieszać. Ale widzę, że system wykrywania automatycznego... Oj, radzi sobie nawet dobrze z tym wszystkim. I dobra, coś tam straciłem, ale i tak dałem radę. Dobra, monetka jedna. Bomba. I przy okazji klucz też chyba gdzieś był. Okej, okay, fajnie i... Ulepszam broń jeszcze bardziej i jeszcze większe obrażenia. Super. Ja mam dwa klucze, to teraz tylko... Nie mam bomb. Oj. Dostałem obrażenia, nie. Drugi raz tam jeszcze nie będę wchodził. Jak już jedną bombę straciłem, jeszcze obrażenia dostałem, to po prostu wolę nie ryzykować jeszcze bardziej. Okej, okay, mam dwa klucze, to jedną skrzynkę mogę otworzyć. Bomba i dwie monetki. Super, po prostu. No to w takim wypadku już lecimy na dalsze piętro. W sumie są 23 minuty, co? A ja jestem dopiero na czwartym, więc... Możliwe, że nie zdążę. W miarę w czas, ale spokojnie. Okej. I wrogi, oczywiście. Ale zauważyłem dopiero, że mam już połowę paska fioletowego. Fajnie. Fajnie też było, gdybym, no nie wiem, dostał jeszcze jakieś ulepszenia do broni. Czy jajka. Żeby towarzyszy powykluwać sobie, czy cokolwiek. Jednak nie ukrywam. Mogły być upy przedmioty, moim zdaniem, czy cokolwiek, ale... Oj, jak ja mogłem taką głupotę zrobić? Tu było widać te kolce, ja i tak nie, musiałem na nie spaść. Jakby sprytne, połowa pokoju dostępna była tak po prostu, druga połowa jest zablokowana przez wrogów. Jakich wrogów bym się pomyślał, nawet nie spodziewał po tej gierce. Nie wiem, czy to jest specyfikacja harda, czy co, ale okej. Trzy krzynki, to za darmo, ja... Dzięki, gro. Pełno tego i... Jakiś duszek ochronny, czy coś tam typu, jak zostanę zraniony. Już boss? Nie, nie. Najpierw chociaż pokój skarbów chciałbym odkryć. No i może ruszyć to. Ta gra mnie chyba uwielbia. Dobra. Jak już w tym jesteśmy, tutaj mogę wpłacić w sumie
Ja tam dom nawet były. Nie, tam były dwa, to jeszcze za wcześnie, żeby marnować je w takiej sytuacji, kiedy robię mi jednego. Bądź co, bądź muszę być oszczędny, bo nigdy nie wiem, kiedy dostanę więcej. No proszę, jak ten jeden wypad. Oj, dobra. I zwycięstwo. Nawet się otworzył pokój. Super. Więc zobaczmy, co tym razem. Coś nowego i sruwali, oczywiście, że coś nowego. Aha. Aha. O. Będę mógł teraz odżyć po śmierci. Przynajmniej zgodnie z tym, co tam mówią. No ja nie będę narzekał. Przedmiot to naprawdę super. I tak wiem, że ta reakcja taki trochę opóźniony zapłon, ale... No po prostu... Chciałem najpierw sprawdzić, czy na pewno dobrze przeczytałem, zanim będę komentował, na sobie było jakieś super czy coś. Okej, kolejny kryształek. Tym razem, jak na złość, kryształki są, nie ma na co wydawać. Niedługo pewnie się to zmieni, ale okej. Znowu jakiś... Dobra, znowu jakiś nowy. Te czerwone bomby, czy tam granaty, czy jak zwał, tak zwał. I jeszcze więcej kryształów. Dzięki, gro. Mogę zobaczyć, co to jest za rodzaj później. Jakbym miał okazję, czy cokolwiek. O, pół serduszka za bombę. Ja z chęcią. I dobra. Oczywiście płacę za sklepik. Za 70 jest jakiś coś, nie wiem co to. A wezmę na spróbowanie. Battle Pass. Pay to win. Aha. Im więcej mam monet, tym więcej pocisków wystrzeliwuję? Okej. Nie będę was okłamywał, dziwne. Ale dla mnie może być nawet w porządku. Bo proszę, więcej pocisków mogę wystrzelić. To po prostu jest czyste. Potęga. To jest tylko nie wydawać za dużo pieniędzy i... Zwycięstwo gwarantowane. Przy okazji wydałem to wszystkie kryształki, to teraz cek tutaj się odnowia. Spadam nadal dwa pociski, ale spokojnie, tylko pozarabiam więcej. Mówię, już postaram się nie wydawać na nic, jeśli będzie mocno krytyczne. O, i będzie super, po prostu ta ilość pocisków nam sama w sobie będzie uciskała wrogów w sekundę. Pomijając już obrażenia broni. Okej. Oj. I zostałem ranny oczywiście przez nieuwagę, jak zwykle. Nadal są dwa. Na pełnym serce. W sumie szkoda, że podniosłem, czekaj, jeszcze dostanę raz obrażenia, zanim będę marnował coś tak cennego. Ale dobra. Kolejne kryształy. Okej. Może nie będę tego za bardzo komentował. I fioletowe się zmieniło w czerwone, niestety. Tyle razy otrzymałem obrażenia ostatnio. I dobra. Nie. Chciałbym, ale nie. Po prostu nie. Nie. Wiem, żebyś chciała grę, żebym mi wydawał, ale ja już swoje powiedziałem. W momencie, kiedy zrobiłem ten przedmiot, stwierdziłem, że nie będę wydawał, ja chcę po prostu mieć miliony pocisków na sekundę. Ale oczywiście przedmiot to sklep otworzę. Patelnia. Jest szansa, że będę blokował pociski, które we mnie strzelałem. Okej. Nie mogę blokować ciosy wręcz, mogę blokować pociski. Po prostu jest szansa na to, że jakiekolwiek ciosy zablokuję. No cóż, niestety to tyle. Więcej w tym całym miejscu nic nie zrobimy. Oj, dobrze, podwójnie bym zaraz się wpitolił na kolce i było mi źle. Okej, Colt, Bóg broni, czy pistoletów bardziej. Ja nie wiem, czy bardziej tłumaczyć to jako broni, czy... pistoletów, ale mniejsza. Po prostu przejdźmy tą bitwę, która jak na razie wydaje się być chyba najbardziej easy bitwą ze wszystkich bitew, które mieliśmy. Ze wszystkimi bossami. Oczywiście dzisiaj, bo nie mówię ogólnie. Ogólnie pewno były jakieś łatwiejsze czy coś, ale... No nie dzisiaj. Oj, i zepsułem. Przez nieuwagę po prostu dostałem wrażenia. A nie wiem, czy jest jakaś nagroda za niedostanie obrażeń, jak na przykład właśnie ETG, czy Enter the Gungeon, pełna nazwa dla tych, którzy nie ogarniają. I jakieś mięso. Okej.
Jest na serduszko, czyli znaczy mówię dodatkowe serduszko, lecimy. Mam co prawda już pół godziny, więc prawdopodobnie będę się to podzielić, chociaż dobra, jeśli nie będzie godzina, to może. No tak, jak godzina, to pewnie wrzucę to wszystko w jeden materiał. Łatwiej byłoby mi to niż dzielić. Okej. Okej, spokojnie. Spokojnie, Gwiezdny Klucz, Starcale. Dasz radę, nie stresuj się. Wygrasz to. Nie. Nie niż skrzynki. Z drugiej strony nie mam klucza, więc też jej nie otworzę, ale niszczyć skrzynkę, no... Bez przesady. Okej, na spokojnie, dasz radę. O, jak miło. Gra naprawdę mnie rozpieszcza. No chociaż... Nie ukrywam, mogłoby dać więcej pieniędzy. Nie to, że mam ich mało czy coś, no ale wiecie. To jest każdy pieniążek, to tak naprawdę jest dla mnie szansa na większe obrażenia. No, znowu to samo zrobiłem co ostatnio. Nadawam wszystkie, straciłem pełne życia. Jeszcze nie udało się tego otworzyć. Nie, po prostu nie. Po prostu jasno powiedzieć, nie ruszam na przyszłość takich miejsc. Chyba, że miałbym wybuchowe pociski stacyjnego. Okej, przedmiotu pokój jest u góry. Ale zanim to muszę... Okej, mam 50 kasy, a dalej nie mogę nic nowego. Mam sobie... Może inaczej, nie mam nic nowego. Zobacz, mam naprawdę dużo kasy, żeby cokolwiek było. Z tego wszystkiego. Skrzynia, w której było jajo. No i kluczyk, oczywiście. Super. Nie ma tak w sumie kaszel w losowych okolicznościach z nieznanych przyczyn. Ręcznik? Nie pan nic zrobił. Aha. A zawsze tacy pół serduszka, kiedy dostaną obrażenia, czy coś tego typu? Jeśli nie mylę, to tak to działało. Aha, czyli nieważne co jakie, zawsze pół serduszka. Bo szczerze, mocny. Bardzo mocny nawet, ale... Tutaj mogę wiedzieć, dobra. Drzwi otworzę, nie wiem po co. I lecimy w drugą stronę. Takie standardowe schematy. Okej, znowu oni. Na szczęście ten gatunek jeszcze jest łatwy do unikania, ale te inne kolorowe masakry. Czy ja dostałem właśnie odrażenie od tego czegoś, co tam łazi? Znaleźć coś, co polepszy szybko strzelność, bo coś nie wierzę, że moje wspaniałe pieniądze zwiększają ilość swoich pocisków, kiedykolwiek coś zdziałają. Okej, okay, no spokojnie. Wygrana. Jest bombka. W ostateczności będę mógł znowu spróbować. Na automatach nie gram, dopóki nie zmienię zdania co do wydawania. Dlatego raczej zbyt szybko nie mam zamiaru zrobić. Fioletowe. Oczywiście. Włączyłem fioletowe i zaraz straciłem pełno. Po prostu standard. Ktoś mówi, że trzeciego fioletowego już nie będzie. Okej, okay. Gdybym miał potrójny skok, mógłbym tam wleść. Tak, zdecydowanie. Powiem, może jeszcze znajdę sposób. I... W sumie coś poza sposobem? Znaczy nie, tylko sposób. Mógłbym pomóc. No ja w sumie nawet nie wiem, czym gadam takie głupoty i w ogóle, ale... Wiecie, już przywykliście pewnie do tego. Że to, co gadam, jest bez sensu i w ogóle nikt nie rozumie czemu. O, pełne serduszko, super. W sumie prawdopodobnie jest dużo gorsze niż to, co większość youtuberów pewna, ale... Ja do tego przywykłem, jak mówiłem. Nie mam zamiaru jakoś sztucznie gadać, nie być sobą. Zachować się jakbym, no nie wiem, był jakiś wielki, oj, dajcie suba, bo jak nie dacie, to... To nie będzie odcinka czy coś, wiecie, jak to większość robi. Po prostu... Wychodzę z założenia, że jak se gram, to będę pokazywał i tyle. A dobra, może nie będę gadał już o mojej motywacji przejść to pewnie z 20 pierdylionów razy czy coś. Okej, okay. To w takim wypadku tam... A nie, tamte skrzynie... Tak, tamte skrzynie były zabrane, więc... Nie ma co liczyć. I to wszystko. Okej. Okay. Czy znowu mam mało życia? W sumie nie wiem, czemu tak mało gadam. 53 i... Czy ja... Nie. Otwieraj skrzynkę.
Ja już powinienem zostać na przykład pokój na następnym piętrze, ale... Okej. Okay. I co, z tą monotką mam dodatkowy pocisk. Drogo, ale niech będzie. I... No, Argus, Bóg Darknetu, bo to jest praca. Bitwa, która zawsze jest taka sama. Nieważne co, jak widzę, że tak to nazwę. Po prostu on był głównym bossem pierwszym, to teraz zawsze będzie na swoim miejscu. Jako miniboss teraz, w sumie boss pośredni. Bardziej niż miniboss. Ja nie wiem, jak sobie z nim radzić, powiem szczerze, żeby nie otrzymać obrażeń. I coś mi naprawdę nie idzie tym razem, cokolwiek, więc... Dobra, to już będzie porażka. Pół serduszka mama, ja nie wiem, powiem wam szczerze, jak... Trzeba w sumie nie jak, tylko bardziej... Trzeba zrobić mnie tak. W tej sytuacji. No, właśnie o tym mówiłem. Ja używam z trzema serduszkami, ale wszystko pozostałe jest takie samo. Dobra, zapomniałem w sumie o tym. I teraz jeszcze raz. A, dobra, już widzę, jak to działa. No, źrenica chciała poznać, jak to będzie. A nie, nie da się tego poznać. Super, czy to jest takie... W zasadzie, o, zobaczymy, czy miałeś farta. Czy może jednak możesz. A to jest najłatwiej nie stać pod nimi, czy coś i jakoś to pójdzie. I... No chyba, że jest ich tak dużo, to wtedy nie da się pod nimi nie stać w sumie. Chociaż może, dobra, spokojnie. Wierzę, że mnie się to uda się. Jakkolwiek to nie byłoby problematyczne. Dam radę. W sumie filtrem w boku i można powiedzieć, że teraz dosyć konkretnie, że uratowałem głupsko. Oczywiście. Może być w tej sytuacji jakaś inna broń niż to, co posiadam, byłaby dużo skuteczniejsza. No, swoją decyzją już zadeklarowałem, nie będę zmieniał broni. Bo tam się wydaje wystarczająco super potężna OP, czy cokolwiek, nawet jeśli ona w rzeczywistości nie jest taka dobra. Okej. I dziękuję bardzo. Tym razem dam radę. I serduszko oczywiście, co innego mogą dostać za bossa. I bez zbędnych oczekiwań lecimy dalej. Mamy 38 minut prawie. Miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć to wszystko poniżej godziny. Naprawdę nie chciałbym, żeby to się przyciągało. Kolejne pieniądze wypadają, ale jak dobrze wiem, jeszcze daleko nam do kolejnej możliwości łączenia ilości pocisków. Dobra, tam się jakoś nie za bardzo wiem, jak dostać. Ja jeszcze sam się zamieniłem swoją bombą. Próbując klucz, aby wsadzić, chociaż to sensu nie ma za bardzo. I oczywiście kryształki, bo co innego mogą dostać. Pójdziemy teraz oczywiście... No, dobra, już nie będę, nie wiem po co o tym gadam. Przecież widzicie, co ja robię. Po prostu trzeba dalej robić rozwałkę we wszystkich pomieszczeniach. Liczyć na to, że pokonamy kolejnego bossa w sumie. Dwóch pierwszych było łatwo. Potem się przerzuciłem na harda i zaczęły się delikatne komplikacje. Rzecz w sumie delikatne. Nawet spore bardziej niż delikatne, ale... I tak. Wiem, że są takie, że w sumie to bardziej ja jestem tu problemem niż sama gra. Te komplikacje to jest bardziej mój nieogar niż cokolwiek, ale... Tak czy siak. Mógłbym nie zwiększać trudności, lecieć dalej na normalu, czy na easy. Mógł się cieszyć, że się coś udaje, ale nie, ja próbuję osiągnąć coś. Serio, kamień. Dobra. Nie wiem po co mi rok, ale niech będzie, że dostanę roka. No i tak dobrze, że to w sumie jest zwykły kamyk. I jest tutaj coś... Nope. Poza wejściem do bossa, rzecz jasna. Ale tu za to już jest armia przeciwników, którzy pewnie mnie zabiją przy pierwszej lepszej okazji. Ja zdecydowanie potrzebuję czegoś na obrażenia. Tak chciałem dobrze, tak obrażenia mi się wydaje, że mam... No,
dobranie po prostu, delikatnie to nazywając. Od czego znowu dostałem? Dobra. Nieważne, moja panika jest już za dobra? Nie no, raczej za duża. Prawdopodobnie zaraz czeka mnie bolesna śmierć od moich właśnie nieogarnięć i tyle by było z tego podejścia. Mimo tego, że wychwalam jaką to mam OP broń. No cóż, taka prawda, że nieważne jak potężna broń w rękach takiego nieogara i lamy jak ja, co. I tak doprowadzi prawdopodobnie do szybkiej porażki. Okej, kolejna monetka. Niestety pojedyncza. Czemu takie 50-tki nie mogą wypadać, kiedy są potrzebne? Dobra, a u przeciwników, więc może jeszcze jest dla mnie nadzieja. I zepsułem skrzynkę, oczywiście fioletową wymieniającą w czerwoną. Chociaż może nie powinienem się już na tym jakoś tak szczególnie skupiać, a raczej powiedzmy skupić się na tym, żeby przeżyć. Po prostu. Jak z bombami, trzy. Teraz tylko odpowiednie miejsce zarzucić. I mam otwartą skrzynkę, jak będę na przyszłość tutaj powracał. Oczywiście znowu zapomniałem, że najpierw muszę wejść do pokoju skarbów, a potem dopiero myśleć o jakichś innych rzeczach. No dobra, pokój skarbów już jest, więc jak zdobędę kluczyka, to będzie dobrze. Jakaś rakietka? A, jest szansa, że wystrzelę rakietę poszukując autonomiechającą czy coś. A dobra, jest, faktycznie. Aha, zepsułem znowu. Ja normalnie nie wierzę w swojego pecha, zawsze muszę coś zepsuć. Ale mamy klucz już do tej całej szynki. Dobra, mam nieproszonego gościa, oczywiście siostra. Ale spokojnie, nie powinno to zaburzyć za bardzo sposobu postrzegania tego odcinka czy czegokolwiek. Bo będzie grzecznie siedziała w kąciku cichutko, nie przeszkadzając. A przynajmniej taką mam nadzieję. W sumie nie właziłem tu tutaj? Kolejna darmowa broń? Okej. Wypada się fajnie i w ogóle, ale... No, mówiłem nie. Ja zostaję przy moim namierzaczu. Tutaj coś było? Chyba nie. Tak więc ostatnie co zostało, to iść na bossa i liczyć na to, że nie umrzemy śmiercią tragiczną. Rzeczywiście nie będę ukrywał, prawdopodobnie to się właśnie niedługo stanie. I tak, Mac Family, bogowie fast foodów. Wszystko jak na razie jest... W starym schemacie, ponieważ to jest takie smutne, że nic po prostu nie zmienia swojej kolejności. Okej, któryś zginął, teraz wściekłość, przyspieszenie. Standardowe schematy. I prawdopodobnie moja śmierć, już jak widać pół serduszka. Okej. Czyżby fart, czy... Plama, jednak fart. Space soda, Czyli trochę zwiększone obrażeń, kolejne serduszko, dobra. Jednak... Bugowie tej gry są nam przychylni, mimo tego, że ich... W sumie tak poniekąd ubijamy. Dobra. I już się właśnie zaczynają te najbardziej klimatyczne, moim zdaniem, poziomy, jeśli chodzi o wygląd. Kryształy. Dziękuję, gry, nie skorzystam. W ogóle, skąd ja mam małpę? Mimo że to pewnie zauważyłem, kiedy ja dostałem małpę. Co mi uderzyło? Dobra, tak naprawdę zaczyna się robić już niepokojąco nie do ogarnięcia przeze mnie, co... Prawdopodobnie oznacza, że lada moment będzie już ostateczny kres naszych
i fajnie. Nie mogłem chodzić, przez co dostałem obrażenia. I jeszcze jeden z moich pocisków zmienił kolejny fioletowy kryształ w czerwony. Nie, ja naprawdę podziękuję za taką grę. Było fajnie, dalej moim zdaniem jest fajnie, ale... Oj. Już przestaję ogarniać co, jak, gdzie, kiedy. Po co, na co, za co. Że tak to nazwę. Okej, okay, spokojnie. Jak kolce się schowałem, musimy złapać jajko. Nie dotykając skrzyni oczywiście, bo inaczej śmierć. Będzie pewnie walka, jestem tego pewien. Już wiem, w którym pokoju zakończy się nasza egzystencja. Tym razem. Okej, okay, myliłem się. O dziwo, naprawdę o dziwo, ale się myliłem. Prawdopodobnie niedługo będę musiał moją przysięgę niewydawania złamać. Przez brak życia. Okej, okay, spokojnie, jest tam jakiś kask boba budowniczego czy coś. Może on jeszcze odmieni losy, nie wiem, coś w zasadzie. Pierwsze wyróżnienie w pokoju, nic się nie robi. A, okej, okay, nie dostaję obrażeń z otoczenia, czyli jakieś tam chyba wybuchy i kolce mnie nie dotyczą. Widzicie, gra chce mi się przy życiu jakimś cudem, mimo tego, że w sumie nasyła na mnie takich wrogów, którzy... No już mnie prawie wymordowali. W ogóle pewnie gdyby była ze mną teraz Helga, powiedziałaby swoje standardowe pół serduszka, które ma na celu mnie w sumie rozproszyć, zdemotywować i doprowadzić do mojej śmierci. Ale jej niestety nie ma. W sumie dziwne, gdyby była, skoro nawet nie mieszka w tym mieście, co ja. Ale dobra, mniejsza z tym, nie będę może się nad tym rozwodził jakoś szczególnie. A, w sumie teraz ten kask już widać, że mnie uratował przed śmiercią. Widzicie? Mogę chodzić po kolcach. Pokój walk. Zwykły pokój. Za nim jest sklep. Czyli moje ultimatywne zbawienie czeka mnie za miejsce, w którym mogę ostatecznie polec na śmierć. I właśnie o tym mówiłem. Od 5 piętra zacząłem tracić pełne serduszko. Ale ręcznik mnie przed tym ratuje. Niemniej jednak niestety polegliśmy. Ale mamy 8 rzeczy, czyli można coś odblokować. I w tym wypadku... Wezmę popcorn. Będzie to ciekawe, ale... Następna rozgrywka właśnie będzie z popcornem i kukurydzą. A standardową... Następna rozgrywka będzie jak najdzie mnie ochota. A póki co dziękuję za ten... Mam nadzieję, że bądź udany odcinek. Moim zdaniem było fajnie, ale no niestety nie udało się. No i trzymajcie się. Hej, hej.